Siema. Na początek czołóweczka. Subskrybujcie mój kanał, bo to nigdy nie wiadomo, jak to będzie dalej. Słuchajcie, dzisiaj się fatalnie czułem rano. Znowu mnie te bóle dopadły. I tak zastanawiałem się, jak sobie pomóc. Robiłem różne cuda i jakoś się nie mogłem zebrać do tego dzisiejszego dnia. Nawet ten szóstak Adam mnie też jakoś nie podniósł. Chociaż mówił o takich rzeczach, że w życiu na świecie jest jeszcze tyle wartych rzeczy, żeby zobaczyć, ale mi się po prostu nie chce. Nie? Nic mi się nie chce, bo jak mnie boli, to nie ma chęci do życia. Słuchajcie, i dopiero rozmowa z moim przyjacielem, nie, który jest uważa, że jest w najgorszej sytuacji na świecie, jaka może być. Dopiero ta rozmowa mi pomogła. Czyli nie jest przypadkiem to, co zalecają na tym naszym programie, ci, co go robili, tak jak ja na Wielkiej Księdze, żeby dzwonić do osób, które są w cięższej sytuacji niż ja. Albo w taki się uważają. To, co mówiłem ostatnio w filmie, ja też mam przyjaciela, którego tak naprawdę zazdrościłem. Myślałem, że jest mistrzem duchowym, nie? Ale on jest mistrzem, ale tylko w sprawach materialnych, nie? W pożądliwościach po prostu leży. Także warto jest nieraz porozmawiać z kimś, naprawdę, naprawdę warto. Z kimś, kto jest w widocznej, cięższej sytuacji niż my. Bo jemu na pewno tym pomagamy, że ktoś się chociaż nim interesuje, ale zobaczycie, jak sobie tym pomożecie. Subskrybujcie mój kanał i dowiecie się jeszcze wielu tajemnic tego życia. Cześć! Wszystkiego dobrego.